Hej, witajcie w piątej cywilizacji. Znowu cuduję kaplicę sykstyńską. Tym razem buduję. Mam nadzieję, że znowu się uda. Jakoś tak mi tutaj szczęście dopisuje, ale dlatego w dużym stopniu pewnie tak zakładam, że właśnie mam takich wojowniczych sąsiadów jak Oda, a niech się goni, jak Hun, Atylda, jak Grek, oczywiście Perykles. Także oni jednak inne priorytety mają niż gospodarka. Tutaj pewnie Syjam by się o takie rzeczy postarał, ale no miał niefarta trafić za sąsiada Odę, którego tutaj ubił niemiłosiernie. I przez to takie rzeczy. Także ja tutaj można powiedzieć, że mogę się w spokoju rozwijać. Opatrzcie, osadnik. Ja bym wolał, żeby on tym osadnikiem tutaj gdzieś miasto założył. Dobre by było do przejęcia. Jak najbardziej byłoby dobre. No tak. Ja tu się narobiłem, a oni mi tu palą. A to jest ryzyko szlaków handlowych. Z kimś to ostatnio pisałem, w komentarzach właśnie o tych szlakach i to jest takie ryzyko właśnie z nimi. Człowiek nabuduje, poświęci ten czas, turki, młotki, a później mózg plądrują, no i trzeba się bawić od nowa. No dobra, jest przejście, dobrze, tylko że później nie wrócę pewnie. To by było niewesoło. Do Uru z produkcją, no taki był plan. Taki był właśnie plan. Także, no jak, no już tutaj było tyle, albo bankę zbudował, zakup, no nie ma co tutaj kupić, mordę jeża. No i te marionetki to głupie są. A robię tych farm tutaj, no to tam siłą rzeczy trochę rozwijać się będzie, ale wali w tych specjalistów i to tak namiętnie, tak przesadnie namiętnie. No i zobaczymy. Nie będę na razie tego odbudowywał. Dam sobie spokój, nie będę kupował. Gromadzę to złoto. No zobaczymy, no. Będę bogaty. Będę bogaty i jak Sknerus Makkwacz będę kisił to złoto, w skarbcu nie wydawał. Patrzył sobie na niego, pływał w nim może nawet. Jakby się dało, to bym pewnie spróbował takich rzeczy. Tak wam szczerze powiem, bo zawsze ciekaw byłem, jak tą bajkę oglądałem za młodości. Bigo! Ja bym ci tu pomógł z tym, ale to musiałbyś mi granicę otworzyć ją. Jak było. I te karawany łatwiej bronić, ale właśnie mniejsze profity dają w porównaniu do statków towarowych. Ja tędy nie przejdę, bo tu bagna. Jak mi spali jakieś pole, trochę będę smutny. A weźmy, wystawmy. Może ściągnę z powrotem te swoje jednostki, bo tak... Ja tu nie naprawiłem tego pola? Nie no, jest, tylko tekstura taka jeszcze została. No, ja bym tu może nim wrócił, ale tu jeszcze zajrzę. O, postawił Knossos. Dobra, nie przejdę tędy, widać. Mógłbym przepłynąć. O kurde. Kolego Peryklesie. Oj, Peryklesie, Aleksandrze. Perykles ma być w CIF 6. Handel. Cytruski. No ciekawe, czy on mi da. Ojejku. Bez jajo. Tak ci dam. Weźże, otwórz. Byśmy sobie pobiegali. Żelazo za chwilę będę miał, to tak ci. O Jezu, złota natury. To tak może. To może bez koników. O, się potargowałem i się w końcu udało. Poodkrywamy tutaj troszeczkę. Spartę mamy ok. Ekonomia się robi też ok. A. Dzięki temu ja go teraz zabiję. Chociaż nie, zabiłby mi bez tego. Przecież dwóch tutaj podesłałem kolegów, to daliby radę. Kaplica się zrobi, to będzie ok, ale nie mogę na to patrzeć. 337. 11 mieszkańców. No daj ta spokój. No to mu spalił.
No tutaj generalnie, momencik. Po tym strzelę. I zabiję, mam nadzieję. A tym strzelę tego. Patrz ramkam, jak ci pomagam. Widzicie, strzelać mogę, ale wejść już nie. Czy ja mam otwarte granice z nim może? Odkrywamy. Aż się nie ma gdzie ruszyć. Tędy. Będę kradł. O Jezus Maria. Ile to wojska. 159, 75. Trzyma się tak dwa razy więcej. No dobra, nie boję się. Ale trzeba się pilnować. Co ukradniemy? Drzewo technologii. Co ja teraz robię? Ekonomię robię. 1300. Tego jakoś tak szczególnie nie potrzebuję. Ale nie, będę chciał iść w tą teorię. To architekturę bierzemy za darmo. O, jak miło. Miło kraść. Miło kraść, ale tylko w tej grze. Bo tutaj nie ma żadnych konsekwencji. Tak powiedziałem, jakby miało nie być konsekwencji w życiu, to dobrze byłoby grać. Niedobrze by było. Ale wiecie o co ho. Także znowu się Ur przerzuciło na... O, idzie wreszcie tutaj po ten marmur, po te bizonki. Ten marmur szczególnie będzie fajny. W każdym razie barbarzyńców pokonaliśmy, także... Czy ja mogę tutaj coś im dołożyć do roboty takiego ciekawego? No nie, to się tak będzie rozwijać, jak widać, jak się rozwija. Będzie dokładał tutaj tych kolejnych. Racjonalizm jednak miałby sens, ale jakiś taki nieskory jestem wyjątkowo na taki układ. Dlatego, że trochę inne mam priorytety grając oczywiście Wenecją. Zobaczymy. Tyle, że i tak kiszę to złoto. A zobaczmy. Oho, brzeg. O, taki cypelek. Nie przejdę, ale i tak chcę zerknąć. Taka malutka wysepka. Ale fajnie było ją zobaczyć, odwiedzić. I tutaj do atlasu narysować. O, może być. Może być. Panama? Aha. Bo on ciągle prowadzi wojnę z tym Syjamem, który dzielnie się jednak broni. No to dobrze. No dobra, mamy kolejnego kolegę, którym możemy tutaj zarobić sobie kulturkę i złoto. Także odkrywamy dalej i za chwilę stąd te spadamy. A tym na północ, o tutaj na drogę, a nie, tutaj jednak się na drogę nie dało. Ja pierniczy, ile on ma tych jednostek. Narobił tego jak szalony. Jest wreszcie mój sympatyczny kolega Jakarta. Indonezja tu kiedyś była. Niefortunnie w takim miejscu. Aha, bo miałem ci zaproponować te granice. No to gdzie ty, mój kolego, chunie jesteś? Yo, ziom, handel. Kadzidło to nie, ale otwarte, zaproponuj, przyjaźnie. Jak miło, że są tacy dobrzy ludzie jeszcze na tym świecie. Jak taki Hun. No, gra już tutaj, chciałabyś, masz rosnąć, ci każe rosnąć. Będą farmy, więc. Taki kawał ten obóz. Tędy to bym szedł, tędy. Ja tu chcę, żeby ta mgła wojny była, żeby kolejne te obozy się robiły. Więc ja może pójdę nim. A tu na górkę pójdę, na drogę, a tym wrócę do miasta i tym też oczywiście. Borobudur mnie nie interesuje, dobra. Nic takiego wartościowego. Te krówki to mógłbym już robić
dla tego miasta, które kiedyś moje bankowo będzie. Kamienie ciągle nikogo, to nie fajnie. No to róbmy tutaj te faremki. Róbmy te faremki w takim razie i lećmy dalej. Czuwaj. Pilnuję tego, co tutaj się dzieje, bo to jest kolejny cel mój wojenny. Ojejku. Podpalił je, zdobył i podpalił. Z morza zdobył. Ojejku. To niedobrze. No, uśmiechnięci to tam. Kurczę, wielki inżynier, fajnie. Ajajajajaj, ale popsuł mi plany ten debil Japoniec. Kilimandżaro, fajnie. Ktoś tam jakieś miasto chyba chciało. Kilimandżaro fajne jest. Kilimandżaro fajne jest. 3-2. A idźmy tędy może. Ale nie, tu dróg nie ma. Ale idźmy. Oho, jakieś państwo miasto kolejne. Wyślijmy tego generała tutaj w takim razie. Tu se śpi. A ty, manufaktura, czy ja będę coś budował? Jakiś cudak. Taj Mahal, zadowolenie 4, kultura 4, ermitraż to nie, odpada. A zobaczmy w drzewku technologii. Big Ben. Big Ben, ja będę szedł chyba w handel, no to już się pewnie domyśliliście. Ale ty tak bym go tak jakoś nie chciał robić. To nie będzie mój priorytet. Zresztą zobaczymy jeszcze, czy ja ten handel pójdę. Na razie z nauką jest ok. Jak tak dalej się to będzie rozwijało, to tak zrobimy. Louvre nie potrzebuje. Niczego tutaj już nie potrzebuje. Brama brandenburska jeszcze daleko. Czy ten Taj Mahal jest sens robić? Z inżyniera. 12 turek. Dobra, ostatni inżynier, jakiego wykorzystam w ten sposób. Z kolejnego już zrobię manufakturę. Tylko tak, jeszcze nie tak. Porównajmy. 56 prawie tej produkcji mam. A zobaczmy, ile taka potęga jak Ateny ma. 26. Dobra, to ja jeszcze spokojnie mogę sobie tego inżyniera wykorzystać, spalić po prostu. Będzie dobrze. Tak się zastanawiam, czy nie zaatakować tego. Ale ja tego nie zdobędę. Jejku, musiałbym te kolejne jednostki szybko podesłać, zanim to się spali. Ale tutaj ciągle nie ma tych kamieni szlachetnych. Jak ja mu wypowiem wojnę, on wielką armię ma. Przyjdzie tu i zrobi mi krzywdę. Ale może ktoś inny założy sensowniej miasto. Albo drugie miasto założy sensowniej ten Syjam, czyli bliżej tych słoników. Bo tu tak czy siak było bez sensu właśnie. Tu by było lepiej. No i tutaj też się nie zmieści. To tu może. Albo tu na tej bawełnie, ale komputer takich rzeczy nie robi. No jakie dylematy. Nie będę wojny teraz wypowiadał, to bez sensu. No to później. Faremka, na złość grze. Dobra, lećmy dalej. Kto to się w ogóle urodził? Jak on się nazywa? Jak się nazywasz? Shikard, nie znam typa. Eugeniusza to już lepiej. No tak, ty tutaj miałeś siedzieć, czuwać, pilnować tej góry i tej drogi. Także pitkę spalą. Chyba, że odbije, tak też może być, że odbije. Przewrót, no ten szaleje. Dla Panamy i dla Kabulu. No jest trochę żywności, no i jest trochę kulturki, no elegancko tak może być. Tu się coś skończyło. Do Kzyłu to leciało. Niech leci dalej. Do Nosos. Nie, dobra, nie. Chociaż nauki bym trochę zyskał.
a tamten złota. To tak zróbmy. To tak zróbmy. A tutaj... To mnie tak mało interesuje. Tu się ustawmy. Ojejku, duży, duży. Może trochę zawracać głowę, a bo ja nie przepłynę tędy. Ja jeszcze nie wynalazłem technologii. Naokoło trzeba. Cóż tu mamy? Brukselę, to okej. Oczywiście grecka, jak żeby inaczej. A wejdźmy tutaj do niej. Niech się tam pomartwi trochę. A zajrzyjmy tutaj. Nie no, tutaj niczego nie ma, ale tymi dwoma jednostkami nie przejmę. Chociaż jakbym tak zaatakował w dobrym momencie, na drogę wlazł. Zaatakował, ale czy ja bym to przejął na raz? Wątpię. Nie no, mógłbym. Jeszcze jakbym zdążył przerzucić tutaj te działa. Ale nie, to jest za słabe miasto. Nie ma ciągle tych kamieni, także byłoby dla mnie obciążeniem. Strategicznie jest fajnie położona, ale tak poza tym to już kicha. To już kicha. O, robi kuźnie, dobrze. Boziu, ta fabryka, znaczy industrializacja 18 tur? Trochę za dużo. No, jeszcze dwie tutaj. Będzie kolejny cudaczek. Będzie kolejny, o jak pięknie, no i właśnie. Bo mówiłem o tym handlu. Ja muszę duże rzeczy kupować. Na razie kiszę to złoto, ale będę je kupował. Tutaj od razu na wstępie dostanę 25% przychodów więcej. Później plus 1 złota z każdej placówki handlowej. No to są rzeczy, których ja nie robię, nie buduję. Tam jedną mam w tym momencie. To nas mało interesuje, ale tutaj szlaków mam dużo, więc no tutaj kolejne 2 złota. 50% mniejsze koszty utrzymania dróg i tutaj dużo tych terenów, więc ja tych dróg będę miał dużo długich i to będzie drogie, także się opłaci. To mnie nie interesuje w zasadzie. Tutaj nam rośnie już nauka dzięki mnicom, targom, bankom i giełdom. Tego złota tutaj jest, więc będzie się to robiło wszystko. Złota mówię jako luksus, bo to wtedy można robić mennice. Tam na górze Lampang też ma srebro, także te mennice będą wszędzie prawie i to jest ok. Tutaj mamy wielcy kupcy, czyli ci weneccy właśnie, też się robią szybciej o 25%. No i to drugie mnie trochę mniej interesuje, no i tutaj zadowolenia też będzie dużo. Także ja bym wyjątkowo poszedł w handel, nie w racjonalizm, chociaż tutaj tego będzie szkoda, tego i tego najbardziej, bo te pozostałe troszeczkę mniej mnie interesują. Alt 2. Ale zagrajmy wyjątkowo tak inaczej. Idźmy w handel. Niech się dzieje. Niech się dzieje, niech będzie inaczej. Niech będzie przez to, mam nadzieję, że i ciekawiej. Odkrywamy dalej. O, jest kolejne jakieś Bratysława. Dobrze. I oczywiście greckie. Trzeba będzie Greka ubić. Nie ma bata. Nie ma innej opcji. A tutaj nie atakuje i nie wychodzi w obozu. Z obozu to dobrze. Będziemy go bić. I jedna turka. Czy się uda? Czy się uda? Mam nadzieję, że tak, że tak. Ojejku! Przypomniało mi się coś. Ojejku, jak ja spierniczyłem. Nie kupiłem w Kopenhadze po jej zdobyciu żadnego budynku kulturowego. To jest błąd poważny z mojej strony. Siedzi, to nawet by mnie trochę bił. No, ładnie wyrwał. Zakup. Opera, no trzeba kupić, żeby to miasto się tutaj rozwijało trochę szybciej. O, młyn, spichlerz, dobra, kupujemy. Operę na pewno, bo to nieprędko będzie chciało budować. I zakup. I młyn, żeby szybciej robiło. 71 naturę. Dobra, to mi się opłaci. I okej, 11. No tutaj ten przyrost jest ładny. A wór 330, ojejku. No i pięknie. I teraz tak. Taj Mahal. Zadowolenie 4.
21. Nie jest mi jakoś szczególnie to Taj Mahal potrzebne, kurczę. Ale kultura szybciej ten handel zamknę. O wiele szybciej. I tak jest nieźle z tą kulturką. 12. 101, 105. No niby nie dużo, ale też nie mało. Dobra, takie zróbmy. Ostatni, jakiego wypalam. Później będę manufaktury robił. Dobra, czuwaj, czuwaj. Karawana, tak jak było na pewno. Czyli do Panamy to nie, to do Budapesztu. Ale Budapeszt jest tutaj. No może być. Może być. No i dalej tutaj zwiedzamy. Tu bym... Aż bym tak dokładnie może odkrył. A to tu jeszcze zobaczmy, żeby widzieć zarys całego kontynentu. Lecimy dalej. Niepotrzebnie ja tutaj chyba idę w tą industrializację, Boziu. Za długo to trwa. A mnie się już język plącze. Druga 38. Idę spać. Zaraz, no za 9 minut około. 15 tur, to jest strasznie długo. No zobaczmy, jest to Taj Mahal. Także złota era, pięknie, pięknie. Weź idź odbij, a nie tutaj patrzysz i spoglądasz tylko. Jak ci pali miasto. Jak ci pali miasto, tutaj. No i dobra, tutaj odkryliśmy, to idźmy dalej. Tu się nie da tędy, ojej. Statek, też jak było. No, ma te czołgi swoje. Weź odbijaj. Może ja nie będę mu przeszkadzał. To odbiję. Ermitraż, kultura w tym mieście zawiera... Tak, tak, to nam w tym momencie jak najbardziej potrzebne. A zobaczmy, jak to wygląda. O, miałem się wymieniać. Tutaj potrzebuję różne epoki, różne cywilizacje. Mam Danie średniowiecze, to zróbmy tak. Danie średniowiecze, a tu mamy... No, może być. Może coś greckiego, ale nie, też jest średniowiecze. Tutaj mamy renesans, to musi być to. Zamień. No i bonusik plus 2. Tak ma być, kurde, mordejerze. Lecimy dalej. Ermitraż się zrobi, 129, ładnie pocisnę z tą kulturą tutaj. O, ty bałwanie jeden. Ty też jesteś bałwanem. Przyjdzie czas, oj przyjdzie ziomo i przyjdzie, jak ja tam w niego wpadnę, to normalnie, ach, już się nie mogę doczekać. To chyba będzie trzeba bić to lampankę szybciej niż myślałem w takiej sytuacji. A to ty tu pilnuj. A to ty tu pilnuj. A ty tutaj na tą górkę. A ty dalej odkrywaj. Mamy koniec chyba mapy, bo tu morze widzę. O ile to jest morze? No tak, takie szaroburę. Oj, też go potępię, i to od razu, żeby pamiętać. No ten już szaleje. Ciągle szaleje, ale teraz już tak przesadnie szaleje. Znowu obozik. To dobrze. Obozik to okej. Tutaj, trochę daleko. Ale jak jest, to jest. Ja tym będę taki kawał zapierniczał? Wolę chyba tego przyciągnąć, będzie szybciej. Trzy tury, no dobra, leć. Leć. Chociaż z drugiej strony ty mi sobie poradzę, będzie szybciej. Dobra, wracaj, wracaj. Jednak wracaj. A ty, ziom. A trzaskaj po kolei. Po kolei te faremki. A ty w takim razie na posterunek tutaj. Tak, mamy tutaj koniec. Kurde, muszę tak naokoło teraz iść. A może wodą? A pójdźmy wodą.
To nam szkodzi oczywiście, ale jest okej. To jest taki ciekawy ten kontynent, zauważcie. O, biją się cudownie. Bo tu mamy takie wybrzuszenie, tak to wygląda, i tu też mamy takie wybrzuszenie, a ja jestem w takim największym wybrzuszeniu, no i Japoniec z Jamem też mieli takie swoje wybrzuszenie. Każdy ma tu brzuszki. Takie swoje. No dobra. No nie popływałem zbyt długo. Dobra, jeszcze raz paremkę. Może w końcu zacznie z nich korzystać i będzie rosło. Chociaż wątpię. Mamy ermitraż 169. Jak pięknie, jak wspaniale. Wiatraczek dodaj i bank. No, w takiej kolejności oczywiście. Uniwerek. 11 żywności. Zabierzmy stąd, a weźmy tu. Dobra. Jak się urodzi kolejny mieszkaniec, to damy do uniwerka jeszcze więcej oczywiście. No i jest gicior. No i jest gicior. 100 naturę złota. Pięknie. I bez żadnych punktów handlowych, tak jak widać. W ogóle punkty handlowe są tutaj niewyważone w tej grze. Nie opłaca się ich budowanie. Opłaca się na dżungli, bo to... No bo wtedy też mamy naukę z tego. Złoto, naukę, no i tam żarełka nawet jeszcze trochę jest. Takie pojedyncze się opłaca, no bo trzeba mieć jakieś... te punkty takie pierwotne, że tak powiem. Coś trzeba mnożyć, bo to większość rzeczy tutaj odbywa przez procentowe mnożenie. A idźmy nim w takim razie. Także trzeba mieć jakąś bazę. No i tyle, że na bazę trzeba po prostu te punkty handlowe tutaj robić. Jakieś tam budynki, jakieś tutaj właśnie złoto, luksus jakiś trzeba mieć i tyle. I tyle. No i spalił. A tutaj dalej, kurde, nieprzejęte te kamienie. To dziwne jest. No ja tutaj na pewno... Dobra, ja sobie chyba jeden galeas zrobię. Ale jak ja tam później go wykorzystam? Nie, to bez sensu. No i kurde, ja tutaj wysłałem moje oddziały ochotnicze. Pikinierów. A tu mi te galeasy rozwaliły obóz. Będzie tylko złoto, nie będzie kultury. Trochę to smutne. Mitylena, Martaban. A, jednak takie trochę to smukłe, a nie grubaśne. Idziemy drogą. Kassel. O kurde. Ciekawy kontynent, nie powiem. Dobra, to tego zostawiamy tutaj, a tym tutaj wrócimy na tę górkę. Albo nawet ty tutaj w takim układzie. Jeszcze jedna turka, tą turką zamkniemy. Ur znowu nie ma co budować. Niedługo będzie. 171, dwie tury. Bardzo mi się to podoba. Tak, zainwestowaliśmy troszkę, patrzcie, osadnika robi. W kulturę i to się opłaci. Znaczy, to się zawsze opłaca, ale nie zawsze po prostu opłaca się najbardziej, o. Tak powiem. A możemy bić. Możemy bić ten obozik, tym bardziej, że ten nasz arkebuzer jest wyszkolony do walki w trudnym terenie. Także tutaj sobie świetnie będzie radzić. Samos. To czy przypadkiem nie mamy na mapie dwóch Samos? Ateny mają własny Samos? Nie mają. Ale pewnie będą mieli. A tu Ojej, nie, przepraszam. Tu mogę zajrzeć. O kurde, tam jeszcze da się wejść, to wejdźmy. A dobra, już niewiele. Idzie. Zobaczmy gdzie. Ja mu może zrobię nawet miejsce.
Masz tutaj drogą sobie idź i nie narzekaj, nie mów, że ja ci tutaj przeszkadzam. Także tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym tradycyjnie. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.